Zanim przejdziemy do rozmowy, chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za śledzenie naszego kanału na YouTubie. W ostatnich dniach udało nam się przekroczyć liczbę 30 tysięcy subskrybentów, co jest dla nas wielkim powodem do radości i motywacją do dalszej pracy nad rozwojem kanału i zapraszaniem kolejnych ciekawych i przede wszystkim różnorodnych gości. Oczywiście potrzebujemy do tego Waszej pomocy. Możecie to robić na dwa sposoby. Najbardziej wymiernym jest wsparcie finansowe przez zakładkę Wesprzyj nas na stronie klubegieleński.pl, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka. Równie ważnym, polecanie naszych materiałów innym. Możecie to robić dając łapkę w górę lub udostępniając nasze materiały w Waszych mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i życzę miłego odbioru. Rok Zygmunt, kłaniam się. To jest kolejny klubotygodnik na kanale YouTube Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Ziemkiewicz, publicysta tygodnika Do Rzeczy i YouTuber. Kłaniam się. Witam, dzień dobry. Jest z nami również stały komentator Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Cześć, Pawle. Panowie, kryzys w Sejmiku Małopolskim chyba zakończony po 5 próbach, podczas których odrzucano forsowanego przez Jarosława Kaczyńskiego i nowogrodzką Łukasza Kmitę. W końcu wybrano marszałka województwa małopolskiego. Mało nie doszło do przedterminowych wyborów, bo gdyby Łukasz Smułka, czyli właśnie obecny marszałek, został wybrany kilka dni później na to stanowisko, no to doszłoby do samorozwiązania się sejmiku. Do tego też zdawał się przeć Jarosław Kaczyński, czego dowodem jest list Łukasza Kmity do przewodniczącego Jana Krzysztofa Dudy z apelem, by ten nie zwoływał sesji sejmiku do 10 lipca. W końcu jednak prezes, czego zwykle nie robi, ustąpił. Ponad 58% respondentów zapytanych przez IBRIS dla Rzeczpospolitej uważa, że to, co się stało w Małopolsce, jest oznaką słabości i słabnącej roli Jarosława Kaczyńskiego w partii, przy czym zdecydowana większość wyborców PiS-u jest przeciwna tej konstatacji. Panie redaktorze, a jaka jest Pana opinia? Panowie tam lepiej znacie tło tego sporu, więc ja nie będę się wdawał w próby wyjaśniania tych, jak to klasyk nazwał, ruchów frakcyjnych, które się w partii odbywają, a tym bardziej nie będę próbował wyważać, która tam frakcja może mieć rację, a która nie mieć racji. Z punktu widzenia warszawiaka to cały ten spór był sporem personalnym i raczej był to taki spór z gatunku Leon rządzi czy jego dzieci rządzą. No i tutaj się okazało, że dzieci nie chcą, znowu cytat ze starego kabaretu, tak, i znowu się, no i okazało się, że dzieci Leona nie chcą już Leona słuchać. I tyle, no taki jest, myślę, z punktu widzenia ludzi z zewnątrz, spoza Małopolski, spoza PiS-u, to taki jest przekaz po prostu, że Jarosław Kaczyński kazał, kilkakrotnie powtórzył to, że ma być wybrany marszałkiem człowiek, którego on wskazuje, a część radnych stwierdziła, że się po temu nie podporządkowuje, nawet pod grozą nowych wyborów do sejmiku. Jarosław Kaczyński się ugiął, wtedy z kolei ci, którzy za nim stali twardo, się poczuli rozczarowani i oni z kolei, no tutaj była rezygnacja pani Barbary Nowak, potem cofnięta w końcu. Także niewątpliwie jest to szkoda dla wizerunku prezesa PiS-u, no bo pokazuje, że on już nie jest takim jedynowładcą ze swojej partii, więc czy to jest osłabienie? Na pewno, tylko że powiedziałbym, że nie każde osłabienie może być złe i że osłabienie prezesa Kaczyńskiego wcale jeszcze nie znaczy, że już tak, że on już nic nie może, bo to jest pewna drobna potyczka, niewątpliwie przykre dla niego zdarzenie i niewątpliwie wizerunkowa porażka, ale powtórzę, to była sprawa personalna. Tam nie pojawił się żaden nowy przywódca, ani nikt właściwie nie rzucił wyzwania Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nikt nie powiedział, że chce jakiegoś innego PiS-u. Nikt nie powiedział, że chce jakiegoś innego przywództwa. Owszem, niektórzy powiedzieli, że no już wiara w nieomylność Jarosława Kaczyńskiego osłabła albo wręcz zniknęła, ale nie powiedzieli, co w takim razie dalej. Więc dopóki jest to tylko taki jednostkowy bunt na zasadzie po prostu jednej konkretnej sprawy, no to myślę, że pogłoski o śmierci Jarosława Kaczyńskiego są grubo przesadzone, tak cytując Marka Twena. No Pawle, jak ty patrzysz na ten konflikt?
Zacznijmy oczywiście od weryfikacji tej tezy, którą wielu wypatruje w polskiej debacie publicznej od wielu lat, czyli jest taki krąg komentatorów, którzy za wszelką cenę przy każdej okazji starają się wypatrzeć tylko jakiejś porażki Jarosława Kaczyńskiego, wieszcząc, że to będzie już początek końca Kaczora dyktatora. No więc jeżeli oczywiście mamy na uwadze taką tezę, czy Jarosław Kaczyński za niedługo odejdzie z PiSu, czy straci w ogóle nad partią kontrolę, czy ktoś go obali, no to na pewno ten spór o sejmik małopolski tutaj nie będzie tak zwanym game changerem. Jarosław Kaczyński wciąż dzierży silną władzę, wciąż ma kontrolę, wciąż jest tym liderem, który dzieli i rządzi. Natomiast nie jest tak, że się nic nie stało, ponieważ stało się dużo, dlatego że po raz pierwszy od dłuższego czasu mieliśmy do czynienia, można powiedzieć, z jawnym przeciwstawieniem się Kaczyńskiemu i to bym powiedział konsekwentnym. Owszem, w historii Prawa i Sprawiedliwości pewnie moglibyśmy wymienić jeszcze kilka innych sporów, gdzie politycy poszczególnych frakcji, koterii sprzeciwiali się temu, co Kaczyński mówił czy myślał, ale zazwyczaj po pierwsze było to w jakichś kuluarach. Po drugie, kiedy Jarosław Kaczyński się o tym dowiadywał, często ci ludzie się z tego wycofywali. I tutaj to, co jest pewną nowością, to pewna konsekwencja i upór, determinacja tej grupy, nazwijmy to spiskowców, do tego, żeby jednak zdania Kaczyńskiego się nie słuchać. No i to, co jest absolutnie najważniejsze, to, że Kaczyński się w końcu ugiął. I moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że w Prawie i Sprawiedliwości nie jest przecież tak, że wszyscy myślą to samo, co Jarosław Kaczyński na wszystkie kwestie taktyczne czy strategiczne. I w momencie, w którym nagle okazało się, że można się przeciwstawić Kaczyńskiemu bez dużych konsekwencji, bo to jest jeszcze niezwykle ważne, że co prawda mamy nowego marszałka, który jest z troszkę innego rozdania, no to jednak wszyscy ci ludzie, którzy zabiegali o to, aby to status quo zachować w Małopolsce, oni jednak przy władzy się utrzymali. A więc to oznacza, że istnieje taka pokusa, aby testować Jarosława Kaczyńskiego w kolejnych sporach, bo kiedy raz ustąpił, kiedy raz już można powiedzieć dogmat o nieomylności prezesa został obalony, no to przecież to będzie naturalnie rodziło pokusę testowania go w przyszłości. Więc ja myślę, że pewna erozja procesu decyzyjnego, która nastąpiła, ona być może nie jest duża, nie jest spektakularna. Ona dotyczy jednego regionu, ale docelowo nie jest wcale wykluczone, że ta rewolucja, która tutaj będzie miała miejsce, potoczy się być może bardzo szybko, bo nieraz w historii było tak, że niewielkie pęknięcie oznaczało bardzo szybko, że ta szczelina się powiększała i coś z pozoru bardzo niedużego, bardzo szybko w takim procesie kaskadowym przeistaczało się w dość dużą zmianę. Więc ja nie wykluczam, że takie coś będzie mieć miejsce i wiele ludzi w PiS-ie, którzy nie byli zadowoleni z kierunku, który nadał Kaczyński, będzie po prostu chciało tutaj tą nową sytuację wykorzystać. Natomiast na koniec chciałbym tutaj podkreślić jedną rzecz, o której wspomniał Rafał Dziękiewicz. Ja myślę, że warto ten wątek pociągnąć. Mianowicie, co ten spór o sejmik powiedział nam w ogóle o PiS-ie czy o polskiej polityce? No moim zdaniem jest to niezwykle istotne, żeby podkreślić to, że mamy tam do czynienia z walką koterii, czyli nie z walką o to, że jest jakaś grupa ludzi, która mówi o tym, że ma inny pomysł na Polskę, czy chociażby inny pomysł na PiS, tylko po prostu grupa ludzi, która ułożyła się w jakimś personalnym interesie i przeciwstawia się interesowi innej grupy ludzi. I to jest moim zdaniem niestety bardzo przykra obserwacja. Myślę, że warto to podkreślić, że niestety polskie partie są pełne tego typu koterii, a są niestety bardzo deficytowe, jeśli chodzi o właśnie takie frakcje programowe, a to właśnie takie frakcje programowe powinny być moim zdaniem istotą sporu w polskich partiach. Tego niestety nie obserwujemy nie tylko w PiS-ie, ale także w innych partiach. Mamy jak na lekarstwo takich sporów programowych, a szczególnie już takich, które są zinstytucjonalizowane, które pokazują tak naprawdę swoje różnice publiczne. Poszczególni politycy się orientują na tego polityka, który mówi tak o podatkach, inaczej o podatkach i takie partie są, można powiedzieć, zbliżają partie do takiego modelu bardziej demokratycznego. Niestety polskie partie są siłą właśnie poszczególnych koterii personalnych, a nie siły programowej i moim zdaniem to, co ta Małopolska tutaj pokazała, to niestety to, że ta prawidłowość, którą znamy z polskiej polityki od wielu lat, niestety tutaj wręcz manifestacyjnie okazała w całej swojej okazałości swoją niestety siłę. No i nic niestety nie zmierza do tego, żeby coś się w tej sprawie w najbliższym czasie zmieniło. Panie redaktorze, czy pan się zgadza z tą diagnozą Pawła? Pociągnijmy ten wątek. No, chętnie go pociągnę. To znaczy, właściwie nie zgadzam się tylko z jednym z takim przyzwyczajeniem, że myślimy o Zachodzie, o zachodnich partiach jako takim wzorcu,
który dobrze działa, a u nas działa źle. Ja to często sobie tak żartobliwie powtarzam, że Polska jest trendseterem narodów i po prostu to, co u nas się pojawiło w pewnym momencie, powiedzmy 10 lat temu, czyli te partie prywatne właściwie, prywatne wojska plemienne, gdzie wódz jest takim watażką plemiennym, gdzie szermuje się argumentem, że nie będziemy tu dyskutować, spierać się, bo najważniejsze, żeby on ich przegnać, no to jest po obu stronach sceny politycznej. Ja słyszałem od działaczy PiS-u wielokrotnie taki bon mot, że to jest wojna, na wojnie się klubów dyskusyjnych nie otwiera i nad rozkazami się nie dyskutuje, prawda, bo wojnę trzeba wygrać. Ale widać, że ten sam mental panuje w Platformie Obywatelskiej. Tam też nie ma, bo po prostu Tusk kazali i ma być. To jest wojna, trzeba czyścić pisowców. Tak naprawdę obydwu prezesom to świetnie właśnie służy, ta atmosfera. Oni się w tym świetnie czują. Mają wokół siebie takie sztaby. W wypadku PiS-u to jest ta pierwsza brygada z Nowogrodzkiej. Trochę już też posunięta w wieku i trochę oderwana od całej tej rzeczywistości. Tutaj w Małopolsce tę rolę pan Terlecki odgrywał to bardzo w spektakularny sposób, pokazując właśnie takie zachowania, że przyjechał tu z pierwszej brygady i dyscyplinuje. Ale to w tej chwili jest niestety normą także na Zachodzie. No może tam później to weszło, ale to nie ma znaczenia, bo nie martwimy się w tej chwili o Zachód, chociaż jest się o co martwić, tylko w tej chwili się martwimy o rzeczywiście o partię opozycyjną, która obsługuje te emocje, no powiedzmy tradycjonalistycznie nastawionej części Polaków, która ma te swoje twarde 6 do 7,5 miliona wyborców, takich, którzy chcieliby konkretnych rzeczy dla Polski. Może nie zawsze to tak precyzyjnie werbalizują, ale to jest jasne oczekiwanie, że chcemy Polski suwerennej, chcemy Polski szanowanej w świecie, chcemy Polski rozwijającej się, prawda, realizującej te rozmaite wielkie projekty, zarazem Polski, która nie ulega jakimś tęczowym wariactwom i tak dalej. No i sytuacja jest taka, że ci wyborcy nie bardzo mają gdzie iść, bo jeżeli, i zresztą, no mówię, cały system partyjny działa na zasadzie mniejszego zła, no po prostu no jest taka partia, ona jest nasza, ona jest siermiężna, ona jest, teraz ponosi klęski, jest niedobrze, ale jest nasza, no nie mamy innej. Więc należałoby się zastanawiać, jak mogłyby się przełożyć oczekiwania tego elektoratu na stan partii, która chce ich reprezentować. I która będzie ich jeszcze reprezentować, no bo Konfederacja właściwie nie wie, Konfederacja wierzy, że ma do odebrania elektorat pisowski, ale żadne badania tego nie pokazują. Jeżeli Konfederacja się może rozwinąć, to będzie się rozwijała na razie kosztem trzeciej drogi, a nie kosztem PiS-u. Ona tutaj, to jest błąd strategiczny, który popełniają, ale to jest zupełnie osobna historia. Że w sytuacji zdrowej, dobrej powinien się pojawić w PiS-ie buntownik, ale nie taki buntownik właśnie personalny na zasadzie tego faceta my nie lubimy, przynieśli nam go w teczce z góry, my chcemy jakiegoś innego naszego, prawda? Bo to jest taki bardzo prymitywny bunt. Powinien się pojawić ktoś, który powiedział, miałby wizję, partia się powinna zmienić, żeby była bardziej z ludźmi, żeby mogła sięgać po nowych wyborców, żeby mogła Polskę zmieniać, musi się zmienić, powinna się zmienić tak, tak, tak i tak. Taki ktoś by zaczął przekonywać do tych zmian partię. Czy tym buntownikiem nie jest w takim razie Jan Krzysztof Ardanowski? No nie za bardzo. No, Jan Krzysztof Ardanowski po długotrwałym przebywaniu na marginesie w PiS-ie ogłosił, że zakłada nową partię, chociaż z tego co wiem właściwie nie odszedł z PiS-u, więc też do końca tego nie rozumiem. To nie jest dobry początek, to nie jest tupnięcie jakieś na ten, ale jeżeli nawet odejdzie, zakłada inny byt, to jest inny rodzaj rywalizacji. Ja mówię, że nie ma w PiS-ie nie to, że osoby, bo osoby też nie ma, ale nie ma mechanizmu. Nie ma mechanizmu, który byłby w stanie stworzyć jakiś inny model PiS-u. To jest problem w moim przekonaniu. To jest nieszczęście, że taki buntownik, no nie wyobrażam sobie, na jakim forum miałby to, ten bunt zacząć i w jaki sposób bez rozbijania partii. Bo to oczywiście zawsze można zrobić, ale to już były próby, już była tam, nie wiem, Polska jest najważniejsza, inne takie odpryski, które cały czas odskakiwały, Solidarna Polska, Ziobry w pewnym momencie, przecież część z nich potem wracała,
ale to się jakby na razie nie udawało. No ale powiedzmy, gdyby się udało, to będziemy mieli rozpierduchę w PiS-ie i będziemy mieli, przepraszam za słowo, i będziemy mieli znowu konwent świętej Katarzyny. Więc to też nie jest żadna radosna alternatywa. Wydaje mi się, że jeżeli Jarosław Kaczyński chce coś zrobić dobrego, to w tej chwili powinien, korzystając z tej sytuacji, która jest, zacząć się troszeczkę w kontrolowany sposób posuwać i odblokować jakąś formę życia wewnętrznego w partii, która do czegoś może doprowadzić, ponieważ na poziomie wysokim mamy trochę tak jak w Małopolsce. Jarosław Kaczyński wskazał, że ma być kandydatem na prezydenta, jeszcze tego oficjalnie nie mówił, no ale że jakby, że moim delfinem, moim następcą jest Mateusz Morawiecki i macie mnie słuchać. To nie jest kandydatura, która nie ma w partii opozycji i wcale nie uważam, że jest to kandydatura człowieka, który PiS poprowadzi do zwycięstwa. W związku z czym no tutaj jest, tu jest problem. Ten mechanizm, tu nie ma mechanizmu, który by zadziałał. Jestem ciekaw, co Paweł powie na ten temat, bo może widzi jakiś taki mechanizm. Ja nie bardzo. Pawle, wypuszczam cię. Nie, ja tego mechanizmu też nie widzę, ale chciałbym pociągnąć ten wątek w trochę takim bocznym kierunku, bo wydaje mi się, że warto pochylić się nad pytaniem, dlaczego nie tylko jak ten mechanizm stworzyć, ale przede wszystkim dlaczego go nie ma. No bo Jarosław Kaczyński stworzył tak naprawdę partię prywatną i moim zdaniem to, że tego mechanizmu nie ma, to nie jest jakiś przypadkowy defekt, tylko bym powiedział pewien strukturalny problem. Oczywiście racją jest, że tych mechanizmów też zaczyna brakować także w innych partiach, chociaż ja myślę, że akurat tutaj Jarosław Kaczyński był jednym z pierwszych, znaczy chyba to bardziej Donald Tusk uczył Jarosława Kaczyńskiego niż Kaczyński od Donalda Tuska, jak wprowadzić takie jedno władztwo w partii. Natomiast to, co mi się wydaje być niezwykle jakby istotne, to to, że nawet mając świadomość Jarosław Kaczyński tego, że on będzie odchodził na emeryturę i mając świadomość, że w zasadzie do samego końca on może tą partię kontrolować, on tego właśnie świeżego powietrza nie wpuszcza, moim zdaniem, dlatego, że on nie wierzy, że to jest właściwy mechanizm. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. Znaczy problem nie polega tylko na tym, że Kaczyński boi się wpuścić świeżego powietrza, bo boi się stracić pozycję, tylko moim zdaniem problem jest jeszcze głębszy. To znaczy Kaczyński w ogóle nie uważa, niezależnie od tego, czy on tą partię kontroluje czy nie kontroluje, że w ogóle taki mechanizm, bym powiedział, nasycenia partii politycznej pewnym republikańskim duchem, już nie odwoływać się do nawet tutaj ducha demokratycznego, on jest potrzebny. I w tym sensie tutaj ja uważam, że bardzo często Rafał Ziemkiewicz w swojej publicystyce, wskazując na te sanacyjne korzenie też PiS-u, ja uważam, że akurat trafia w sedno, bo niestety szczególnie na polskiej prawicy, ale nie tylko, bo jest to cecha po prostu polskiej inteligencji. Taka wiara niestety w silnego wodza, wiara w to, że dla Polaków wszystko, ale z Polakami nic, to jest coś, co jest absolutnie blokujące takie oddolne, można powiedzieć, życie partyjne, które powinno być, można powiedzieć, źródłem tego mechanizmu, o którym Rafał Ziemkiewicz mówi. I w tym sensie niestety, jeżeli my byśmy chcieli się dopatrywać tego mechanizmu, to musimy się dopatrywać pewnych zmian na dużo wcześniejszym etapie, które niestety na dzisiaj nie są w ogóle widoczne. Tej pracy w ogóle oddolnej nie widać. A tutaj jeszcze tylko drobna polemika może z tą tezą początkową, że dzisiaj te partie zachodnie, one wyglądają już zupełnie inaczej. To oczywiście, że Rafał Ziemkiewicz ma tej rację, że Polska jest trendseterem narodów i te inne kraje się, można powiedzieć, coraz bardziej polonizują w swojej kulturze politycznej i tutaj widzimy to i w Stanach Zjednoczonych, ta polaryzacja i tak dalej, to wszystko zaczyna przypominać Polskę, i to Polska była pierwsza, nie wiem, czy akurat mamy się prawo czym szczycić, natomiast jednak jest jeden element, którego ja będę bronił, to znaczy w tych partiach zachodnioeuropejskich, które powstały oddolnie, taki mechanizm totalnej kontroli odgórnej jest jednak mechanizmem na wskroś dość obcym. I tam po prostu, nawet jeżeli ktoś chciałby taką władzę mieć jak Kaczyński, to nie stanie, bo ta siła struktur, siła tej oddolnej, nawet czasami inercji jest na tyle duża, że taka to zupełna kontrola odgórna nie jest możliwa. I widzimy, że jest w wielu partiach zmiana władzy, alternacja, która przebiega stosunkowo gładko. No iluż to przecież premierów z partii konserwatywnej oglądaliśmy w ostatnich latach. Inna sprawa, że żaden tutaj nie poprawiał sytuacji, tylko raczej pogarszał, ale to jest raczej dyskusja na inną, chyba na inną historię. Natomiast jednak to, że te partie zachodnioeuropejskie były budowane oddolnie, a w polskiej partii odgórnie, i to tutaj myślę, że polska politologia jest tutaj bogata różnymi dowodami na to, że tak się działo, a ci, którzy nie są chętni do czytania polskich różnych czasopism politologicznych, bo one są i długie, i nudne, i zaczęły mało wartościowe, to przecież można odesłać do książki naszego dzisiejszego gościa, bo w czasie Rzeczących Staruszków pamiętam, że Rafał Ziemkiewicz dokładnie o tym problemie polskiej partii też pisał. Więc ja myślę, że ten akurat aspekt niestety, mimo że bardzo
stary, bo książka przecież sprzed parunastu lat, jest wciąż niestety bardzo aktualny i dzisiaj, wtedy kiedy jest szczególna potrzeba dyskusji na temat przywództwa, szczególnie ta bolączka tego mechanizmu jest jeszcze bardziej widoczna. To ja chętnie się zapiszę do dyskusji może innym razem na temat tego, co dzieje się na Zachodzie, bo z tak zwaną liberalną demokracją, bo tu rzeczywiście ten rozkład daje podobne objawy jak w Polsce, powiedzmy. Może rzeczywiście on ma nieco inny przebieg, inne korzenie, ale no też mamy w Ameryce republikanie ani demokraci nie są w stanie lepszych kandydatów wyłonić niż wyłonili. No mieliśmy długotrwały rząd Angeli Merkel, która nienormalnie długo przecież funkcjonowała, zresztą wcześniej Helmut Kohl też. Dość długo i to, tam takie mechanizmy przywództwa i stopniowego pacyfikowania jakby partii przez przywódców działają, ale to może rzeczywiście zostawmy sobie na jakąś dyskusję kiedyś. Ja myślę, że tak, gdyby Jarosław Kaczyński uczestniczył w tej dyskusji i gdybyśmy tutaj mu zgłosili taki postulat, że powinien swoją partię trochę zdemokratyzować i dopuścić do głosu, to on by coś zrobił, że o, panowie są młodzi, to jest idealistyczny punkt widzenia, wy nie wiecie jak to jest, jak ja bym to puścił, to by się właśnie, oj, tu byłby spadł konwent świętej Katarzyny, który przypominam, bo to było w jakimś sensie formacyjne doświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, że on przecież tam przeżył po prostu ich wszystkich, bo miał jakieś środki finansowe, a ten cały partyjny drobiazg prawicowy, który w pewnym momencie liczył tam już chyba 17 czy 19 partyjek skleconych w dwie czy trzy koalicje doraźne. Pamiętam te czasy, że byłem wtedy aktywny w polityce. To zresztą, to zjednoczenie prawicy było właściwie powtórką procesu, który na początku III RP wystąpił, czyli zjednoczenia ruchu lodowego, gdzie też było tych PSL-i mnóstwo i po prostu wszystkie zdechły, został ten, który miał pieniądze. Na lewicy też było dużo rozmaitych PPS-ów, innych, te wszystkie zdechły, została partia postkomunistyczna. Tak, znaczy Unię Pracy trochę dłużej przetrwała, ale też została zjedzona. I takim doświadczeniem się Jarosław Kaczyński kieruje, powiada, no tak w Polsce nie będzie inaczej, musi być wódz, musi to ogarniać, prawda, jak tego nie ogarnę, to oni się wszyscy wezmą za łby, zamiast jednego PiSu będzie znowu 15 partyjek żrących się między sobą i czy wy tego chcecie? No ja bym na to odpowiedział, że jednak mieliśmy inne też skutecznie funkcjonujące wzory w polskiej polityce i to może głupio się, przy moich poglądach głupio się tego odwoływać, ale takim wzorowo funkcjonującym kartelem była do pewnego momentu SLD. Do momentu, jak Miller zaczął z niego robić jednolitą partię i pod pozorem wywalać rozmaitych swoich stronników i dość szybko to doprowadziło do upadku SLD. A kiedy SLD prosperowało? No prosperowało właśnie wtedy, jak było taką partią, kartelem, która potrafiła wykreować różnych liderów obsługujących różne nurty, czy różne oczekiwania elektoratu i nawet się lekko od siebie dystansujących. Bo to był, prawda, dla takich naiwnych, nowoczesnych, co by chcieli zachodniej socjaldemokracji, to był Kwaśniewski. Opalony, szkła kontaktowe, błękitne oczy, prawda, z francuskim PR-owcem, który mu to wszystko rozpisał i on ten obsługiwał. Do tego jeszcze była tam dla kobiecego elektoratu była pani Sierakowska, dla Czywaniek, dla takiego betonu twardego był Miller. Czasem jak ten beton się burzył, że tamci są za bardzo liberalni, to Miller ich pacyfikował, że no tak, ale wiecie, to popierajcie mnie, ja się staram, żeby ten głos nasz tutaj był silniejszy wewnątrz partii, ale musimy iść razem, bo wiecie, zważmy, że to się działo w sytuacji, kiedy postkomuniści nie mogli być pewni swoich późniejszych sukcesów. Oni byli trochę w oblężeniu jednak. To było łagodne oblężenie, ale nie od razu się zapowiadało. Po 90 roku oni sądzili, że długo do władzy nie wrócą, że być może jednak dojdzie do władzy jakiś ktoś, kto będzie ich rozliczał, że trzeba się na te rozliczenia stawić, więc poczucie zagrożenia wcale ich nie kierowało w kierunku wodzostwa, tylko właśnie kierowało ich w kierunku świadomości, że trzeba współpracować ze sobą i taki w miarę wielonurtowy lewicowy kartel tworzyć. I myślę, że jakiś pozytywny scenariusz dla PiSu, jeżeli istnieje, to właśnie byłoby to przejęcie tego sposobu funkcjonowania, w jaki sposób funkcjonowało SLD. Czyli mamy wyraźnie jakby pewne obszary elektoratu, które są albo przy PiSie, albo do zdobycia dla PiSu.
I cały obecny pomysł jest taki, że istnieje żelazny elektorat i obsługujemy wyłącznie ten żelazny elektorat. W pierdol, twoje malec, prawda, tam maksymalnie ojczyzna w niebezpieczeństwie, flagi biało-czerwone i tak dalej. To nawiasem mówiąc, to ja myślę, że praojcem, znaczy pytanie, czy Kaczyński był uczniem Tuska, czy Tusk Kaczyńskiego, myślę, że obaj byli uczniem Lepera. I to jest tak naprawdę zapomniany ojciec polskiej polityki współczesnej, obecnej. On stworzył model. Jego samoobrona nie była sukcesem, ale i PiS, i Platforma tak naprawdę teraz działają już w takiej tradycji jak ona. Ale w KMS-ie, że jest ten żelazny elektorat, który trzeba stale utwardzać, stale podgrzewać. No i przeciwnik to robi, prawda, bo swoimi atakami mobilizuje naszych, my swoimi atakami mobilizujemy tamtych silnych razem i fajnie ten. A jak przyjdzie do wyborów, to ten centrowy elektorat to jest takie bagno, jak to w rewolucji francuskiej nazywano, i ich się czymś kupi. Im się coś obieca, 500+, 800+. Klęska w tych wyborach właśnie z tego myślenia wynikała dla PiS-u, że uważali, że skoro się sprawdził pomysł rozdawnictwa, to będziemy jeszcze więcej rozdawać. Tam już przecież w tych obietnicach już właściwie prawie, że premier Morawiecki obiecał, że każdy własną maszynkę do robienia pieniędzy dostanie po prostu i będzie sobie drukował, ile będzie chciał. I to jest takie proste myślenie. No. Obsługujemy wyłącznie nasz żelazny elektorat, a na wybory jeszcze zrobimy jakiś bajer, jeszcze coś wymyślimy, jakąś obietnicę i wtedy oczarujemy tamtych, dobierzemy z tego centrowego i uzyskamy przewagę nad tamtym plemieniem, które jest mniej więcej, proszę zobaczyć, równoważne, bo to w badaniach wychodzi 30% na 30% PiS-owców i PO-owców. A w ostatecznym wyniku zadecydowało 500+, a ostatnio zadecydowała trzecia droga, czyli przepraszam, sojusz pajaca z nieudacznikiem, nie umiem o nich inaczej mówić. Ale zadziałało, ludzie szukali czegoś nowego. No więc teraz być może myślenie PiSu idzie i niektórzy sugerują, że powinno iść w takim kierunku, że trzeba sobie wyhodować koalicjanta, tak jak sobie Tusk wyhodował trzecią drogę. To jest trochę spiskowa teoria, moim zdaniem. Tusk sobie nie wyhodował trzeciej drogi, przecież jeszcze miesiąc przed wyborami chciał ją zniszczyć i to była ogromna kampania w mediach lewicowo-liberalnych. Potem się zorientował i na marszu 4 czerwca wezwał do głosowania na trzecią drogę, powiedział, że to są nasi przyjaciele. I dlatego wygrał. Tak, jakby brnął w tę jedną listę, to by przegrał, ale okazał się politykiem elastycznym, czego czasami Kaczyńskiemu brakuje właśnie, bo trafił się wycofać z tego pomysłu, no, ale w każdym razie mówię, on sobie nie wyhodował koalicjanta, on wziął to, co było i jak widać zapanował nad tym, już ich spacyfikował. Więc są tacy, co mówią, że no właśnie PiS powinien myśleć nad wyhodowaniem sobie koalicjanta. Ja myślę, nie, PiS powinien myśleć nad takim właśnie stworzeniem wielonurtowej partii, która miałaby oczywiście swój nurt, nazwijmy ją taki lekko lumy z Antonim Macierewiczem, który świetnie obsługuje, prawda, ten część żelaznego elektoratu, to aby miała taki nurt twardego PiSu, powiedzmy z Przemysławem Czarnkiem, który jest świetnie przemawia, to jest w tej chwili człowiek numer 2 w PiSie, jeśli chodzi o popularność mierzoną długością oklasków na wszystkich zjazdach klubów Gazety Polskiej. Powinien mieć też tak? taką... O prezesie, oczywiście. Prezes jest ten najdłużej oklaskiwany, ale zaraz po nim jest Przemysław Czarnek, a potem jest długo, długo nic. Bo teraz z kolei trzeci nurt, który jest do wzięcia i który, na który jest, to jest taka potrzeba takiej twarzy technokratycznej. I tą twarzą miał być Mateusz Morawiecki. I pod tym względem wybory październikowe były katastrofą. Kiedy on zamiast mówić, dobra, tamci tam walczą, a ja tu buduję mosty, prawda, ciepła woda w kranie, jakby jechać tym przekazem tuskowym i wtedy by PiS wygrał, to Mateusz Morawiecki nagle zaczął rywalizować z nimi, kto będzie ten, i zaczął o bandzie Ryżego opowiadać o jakieś takie ciągnąć. I tej twarzy technokratycznej zabrakło. I to już nie może nią być Morawiecki, bo nie rozliczył się, że tak powiem, ze swoich rządów. I dobrze też byłby, Jarosław Kaczyński też już jest obciążony dużymi tymi i powinien się schować w następnych wyborach, ewentualnie jeżeli ma ambicje nadal partią rządzić, to bardziej z zaplecza, no ale jednak musi uwzględnić lepsze ambicje. Jarosław Kaczyński, to chciałem trochę przejść do kolejnego wątku, czy Jarosław Kaczyński w ogóle jest w stanie tak odsunąć się sam? O co apelują już nawet intelektualiści związani z PiS-em. Ale jak... Najpierw powiedzmy, jak on się ma odsunąć? No bo jeżeli rzeczywiście o tyle ten hipotetyczny Kaczyński biorący w naszej dyskusji udział miałby rację, gdyby powiedział, że ja nie mogę ustąpić, bo to będzie jeden wielki... Bo rzeczywiście po 8 latach czyszczenia partii z jakichkolwiek, tak powiem,
osobowości. Tam nie ma nikogo, kto byłby w stanie zdominować pozostałych. Kaczyński nie może sobie tak po prostu odejść. Ja bym się tutaj wtrącił, bo wydaje mi się, że nie ma sensu powielać Rafała Ziemkiewicza, z którym się doskonale zgadzam, jeśli chodzi o przyczyny porażki PiSu, bo to, że w PiSie brakowało tej wielonurtowości i obsługi innego elektoratu niż twardy, jest rzeczą tak oczywistą, że nie wymagającą chyba rozwinięcia, z szacunku dla naszych słuchaczy, którzy nieraz te tezy u nas w Klubu Tygodniku usłyszeli. To, co chyba wydaje się ciekawsze, to jest raczej wyjaśnienie, dlaczego to się nie zadziało, pomimo tego, że to, co mówi Rafał Ziemkiewicz, wydaje się tak bardzo oczywiste i tak bardzo naturalne, że aż się po prostu narzucało jako ewidentna strategia przedwyborcza. I niestety, no tutaj jednak chyba rację trzeba oddać Robertowi Krasowskiemu, który w swojej ostatniej książce Klucz do Kaczyńskiego postawił taką oto tezę, że no absolutnie fundamentem myślenia Jarosława Kaczyńskiego jest władza nie nad, tyle nad Polską, co przede wszystkim nad własną partią. I to, co mówi Rafał Ziemkiewicz, jest absolutnie racjonalne w takim paradygmacie, co zrobić, żeby władzę w Polsce przejąć, albo przynajmniej uzyskać maksymalne szanse na to, żeby tą władzę przejąć. No tylko, że problem polega na tym, że kiedy pozwala się już na pewną grę frakcyjną, pozwala się na to, żeby inne twarze zaczęły być tutaj popularne, żeby one budowały sobie własne osobiste elektoraty, które w sumie razem będą składały się na ten duży elektorat, tak jak miało to miejsce z SLD, bo przecież podkreślmy to, tą bardzo ciekawą metaforę i porównanie do tego SLD z czasów przed wodzostwa Leszka Millera, ale wtedy też SLD był partią też osobowości, no co by o nich nie mówić, to byli oczywiście ludzie, których charakteryzował oportunizm i jakby obsługa interesów, które nam są oczywiście wszystkim tutaj pewnie obce, no ale nie można odmówić tego, że to byli ludzie, którzy byli pewnymi osobowościami, którzy przychodząc do studia telewizyjnego mieli tak zwaną własną agendę, oni nie klepali przekazu partyjnego jeden do jednego i w zasadzie można powiedzieć językiem piłkarskim, nie robili żadnej różnicy na boisku. No właśnie robili. Każdy z nich coś innego wprowadzał, jakiś chociażby drobny odcień, jakieś indywidualne, można powiedzieć, piętno na tym SLD-owskim przekazie, co wówczas przekonywało Polaków do siebie. I ja myślę, że problem polega na tym, że to się nie zadziało w polityce PiSu, dlatego że no to wymagałoby pewnego rozszczelnienia systemu, którego tak bardzo Jarosław Kaczyński się boi. To znaczy myśl o tym, że może się pojawić jakaś bardziej popularna twarz, ktoś, kto będzie zdobywał popularność, jest tak bardzo paraliżująca dla Jarosława Kaczyńskiego, że on woli dłużej być w opozycji, ale mieć pewną kontrolę nad własną partią, dłużej poczekać na swój przydział losu, bo po prostu no, dla niego to jest rzeczą absolutnie najważniejszą. Ta władza właśnie nad partią, którą sobie sam stworzył, sam sobie ją rozwijał, sam nadał jej tożsamość, nadał jej, można powiedzieć, kierunek strategiczny i taktyczny. Więc ja myślę, że tą lekcję, którą my odrobiliśmy po sprawie z Kazimierzem Marcinkiewiczem, kiedy to PiS mógł wygrać wybory i rządzić tak naprawdę samodzielnie, bo wówczas, kiedy w 2005 roku PiS przejmował władzę, no to przecież musiał wejść w koalicję z Samoobroną Ligą Polskich Rodzin, mógł w 2006 roku przeprowadzić te wybory ze wsparciem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale nie zdecydował się na to Jarosław Kaczyński, oczywiście bojąc się, że popularny wówczas Kazimierz Marcinkiewicz może mu po prostu partię zabrać. No więc to jest moim zdaniem bardzo celna nauczka, jaką wówczas polski komentariat powinien odrobić, że Jarosław Kaczyński wtedy, kiedy ma do wyboru zwiększenie szansy własnej partii na rządzenie Polską, ale jakimś ryzykiem utraty chociażby procenta kontroli nad własną partią, zawsze z tego zrezygnował, czekając właśnie na to, że ta władza sama mu wpadnie do rąk. Czekał 8 lat, doczekał się, więc tym bardziej myślę, że ten rok 2015-19, kiedy to władza Kaczyńskiemu przyszła do rąk, też nie za pomocą jakiegoś genialnej strategii, tylko za pomocą Fuksa, bo przecież w 2015 roku pamiętamy, dlaczego PiS zdobył większość samodzielną. 2019 rok, no owszem, efekt pewnie jakiejś tam koniunktury gospodarczej, jakichś oczywiście pisowskich reform, ale wciąż, no moim zdaniem nie jest to zasługa geniuszu strategicznego Kaczyńskiego, tylko właśnie pewnego zrządzenia losem. No tak Rafał Ziemkiewicz kiedyś napisał trafnie, że Kaczyński stawiał cały czas jeden kolor na rulece, no i chodzi, bo on trafi, no to po takim Fuksie, no trudno, żeby osoba o takiej osobowości po prostu obstawiała inny scenariusz. No więc znowu pesymistycznie, ale niestety chyba tutaj nic optymistycznego w tej kwestii nie da się tutaj powiedzieć. No wydaje mi się, że są niestety pewne argumenty, które mogą utwierdzać Jarosława Kaczyńskiego w takim myśleniu. No choćby to, co się w Anglii stało. Chyba zobaczmy, Partia Pracy straciła ponad 3 miliony głosów w stosunku do wyborów 2017 roku, a 600 tysięcy w stosunku do wyborów 2019.
nie zdobyła więc żadnej popularności, nie poszerzyła jej, ale jakby już rządzący torysi się już tak zużyli, już ich mieli ludzie tak dość, że w końcu natchnęli ręką z braku laku, dobra, niech teraz będzie. Niech wrócą ci lejburzyści po wielu, wielu latach odstawienia. Naprawdę nic nowego nie pokazali, nic nowego nie zrobili. Po prostu wymęczyli ten powrót do władzy. Więc takie wypadki się zdarzają. No, na podobny w zasadzie przecież wymęczył powrót do władzy Tusk, bo on też entuzjasty nie wzbudził tego szklanego sufitu, 30% nie był w stanie przebić. No, wszedł tylko i wyłącznie dzięki temu sojuszowi, który wzbudził jakąś nadzieję 3 milionów Polaków. No i też, znaczy głównie dzięki temu, że PiS prowadził fatalną kampanię, której zamiast zyskiwać, to budził i mobilizował przeciwko sobie elektorat, który wcześniej nie głosował. No więc tak powiedzmy, że nie można być pewnym, że to zrobi Donald Tusk teraz, że tak zrobi. No ale możliwe, niewykluczone, że dostanie jakąś ofertę w Brukseli, to wtedy na pewno chętnie ją wykorzysta, wtedy jakby bez Tuska to tamten obóz się rozsypie i może też na to Jarosław Kaczyński liczyć. Może liczyć na to, że oczekiwania tego elektoratu jest taka rozmowa. Niedawno czytałem Grzegorza Skoczyńskiego z Marcinem Dumą z Ibrisu, który opisywał, jak wyglądają badania fokusowe nad elektoratem Platformy, no i pokazywał, jakie tam są oczekiwania, których ewidentnie Tusk nie będzie w stanie spełnić. I też można liczyć, że ten elektorat się odwróci. Pewnie się nie odwróci do PiS-u, ale wystarczy, że zostanie w domu. Albo no znowu przykład brytyjski pokazuje, że kiedy pojawił się Nigel Farage, on odebrał, to są oczywiście osobliwości angielskiej demokracji, jak wszystko u nich, ta ordynacja wyborcza też jest dość dziwna. I Farage odebrał 150 mandatów partii tak zwanej konserwatywnej, a sam zdobył tylko 4 z tych mandatów. Razem tak zwani konserwatyści z Farage'em dostali 11 milionów głosów, czyli można powiedzieć obóz, umownie mówiąc, prawicowy, wygrał zdecydowanie te wybory, no ale 30% głosów Partii Pracy się przełożyło na 64% miejsc w parlamencie. No, ale pomijając ten osobliwości ordynacji, bo u nas jest inna, to wystarczy, że pojawi się ktoś, kto rozbija głosy tam, po tamtej stronie, no i już można to zwycięstwo wymęczyć. I boję się, że rzeczywiście może nawet nie podejmuje się psychoanalizy Jarosława Kaczyńskiego, nie mam uprawnień terapeuty, więc nie będę się tutaj za bardzo wdawał w tego typu próby, ale tak patrząc na ludzi wokół niego, no myślę, że tam wspomniałem o panu Terleckim, tam jeszcze jest taki krąg właśnie tej, jak to nazywam, pierwszej brygady, która zakon PC naczelnika siedzi na... Niektórzy to nazywali zakonem PC, ja wolę tę pierwszą brygadę, bo to właściwe moim zdaniem skojarzenie historyczne. W pierwszej brygadzie byli nie tylko ci, którzy byli w pierwszej brygadzie, niektórzy się tutaj w 26 zapisali, więc to też pamiętajmy o tym. No ale jest w każdym razie takie grono ludzi, które moim zdaniem odgrywa przy Kaczyńskim taką rolę, jak to mówią Amerykanie, stafersi przy Bidenie. Bo mówi się, że Biden to może by jeszcze i odszedł, ale ludzie, którzy wokół niego siedzą, mu absolutnie w uszy kładą, żeby niech Pan Bóg broni, absolutnie jest Pan, Panie Prezydencie, w świetnej formie, rozwala Pan, po prostu rządzi Pan, jak Pan wchodzi na taką debatę, to rozwala Pan wszystkich, niech Pan nie rezygnuje, no bo oni wiedzą, że jak ten Biden ustąpi, to ich też nie ma. No więc sądzę, że też Jarosław Kaczyński jest pod presją silną tego swojego bliskiego grona współpracowników, żeby właśnie trzymać się takiej możliwości. No jest, znaczy takiej strategii. No, trwamy, nie ruszamy się, znosimy prześladowania, każde prześladowanie nas umacnia, a rzeczywiście hamuwa przecież jest w tej chwili straszliwa ze strony władzy, a zarazem chaotyczna, więc będzie boleć, ale aż tak bardzo nie zaszkodzi. Może rzeczywiście umocnić, może przysporzyć PiS-owi nimbu męczeńskiego, co się zawsze w polityce, zwłaszcza w Polsce, przydaje. Więc na pewno taka strategia jest tam forowana, tylko czy ta strategia niesie pewne ryzyko. Bo jeżeli na przykład wystawi PiS znacząco nietrafionego kandydata w wyborach prezydenckich, no to powiedzmy, jak on przegra w drugiej turze, to jeszcze nie ma ten. Jak przegrał upokarzająco, to byłby problem. Ale jeżeli nie wejdzie do drugiej tury kandydat PiS-u,
a otwiera się taka przestrzeń publiczna przez to, że obie partie się zamykają w żelaznych elektoratach i może ktoś wyskoczyć i ten ktoś wejdzie do drugiej tury razem z, powiedzmy, nie wiem, Tuskiem czy Trzaskowskim. No i wtedy już w żaden sposób, myślę, rozkładu PiSu nie da się powstrzymać. Po takiej klęsce ruchy odśrodkowe by już tam na pewno wyzbrały, a skoro nie ma łożysk, że tak powiem metaforycznie, którymi by mogły popłynąć ta fala rozliczeń, to ona po prostu wtedy PiS rozsadzi i rzeczywiście będziemy mieli konwent świętej Katarzyny PiS. No, dokonaliśmy dzisiaj bardzo długiej, głębokiej wiwisekcji Jarosława Kaczyńskiego. No, podejrzewam, że tematu nie wyczerpaliśmy. No, dość powiedzieć, że powstają o nim całe książki. W związku z tym, jak można byłoby w takiej rozmowie całą sylwetkę prezesa omówić, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy jednak nie mówimy trochę o świecie, który odchodzi? No, w badaniach nad wyborcami prawicy bardzo jasno widać to, co różnicuje elektorat Konfederacji i elektorat PiSu. Jest to fundamentalnie wiek. Znaczy jest to podział pokoleniowy i oczywiście w ten sposób, że młodzi głosują na Konfederację, starsi na PiS. I jeżeli to się utrzyma, to czy PiS nie będzie się jakoś, nie będzie zanikł PiSu, Pawle? Ja myślę, że nie, dlatego że tutaj na korzyść PiSu gra jednak to, że te młode roczniki, które wchodzą na rynek polityczny, są niestety, nie liczę, mówię niestety, bo to jest oczywiście pokłosie szerszego problemu, po prostu katastrofy demograficznej, w jakiej jesteśmy, no ale konsekwencje polityczne są takie, że nawet jeżeli to młodsze pokolenie sympatyzuje bardziej po prawej stronie z taką prawicą, jaką reprezentuje Konfederacja, a nie PiS i głównie do wyborów też ze względów takich, nie wiem, mobilizacyjnych, kultury politycznej też częściej chodzą starsi, z pewnymi czasami wyjątkami, ale jednak starsi są bardziej zmobilizowani, bardziej przyzwyczajeni do wyborów, to myślę, że obecna sytuacja nie jest dla PiSu bardzo groźna, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, krótki okres. Natomiast jest, uważam, absolutnie niebezpieczna w dłuższym okresie, dlatego że ta partia, opierając się na starszych wyborcach, opiera się na ludziach, którzy po prostu zaczynają też odchodzić z tego świata. No i w przeciągu 4 lat ta grupa ludzi, która odchodzi, już jest naprawdę znacząca. A na ten rynek, można politycznie, wchodzą ludzie, którzy po pierwsze są mniej liczni, a po drugie, jak już powiedziałem, są bliżej Konfederacji. Więc moim zdaniem podstawowym problemem dla PiSu nie jest to, że ta partia teraz jest w jakimś absolutnie strukturalnym kryzysie, który trzeba zarządzić tu i teraz. Problem jest inny. Ta partia jest takim, można powiedzieć, w przewlekłym, to jest trochę jak przewlekła choroba, która na dzień dzisiejszy no, pozwala żyć, pozwala funkcjonować, pozwala nawet robić rzeczy, które sprawiają wrażenie, że tej choroby nie ma, ale kiedy ta choroba nie jest leczona, to po dłuższym czasie zobaczymy jej konsekwencje. I moim zdaniem, jeżeli w PiSie nie zajdzie, a nic na razie nie wygląda, żeby taka refleksja miała miejsce, taka refleksja strategiczna na temat tego, jak pozyskać nowych wyborców, szczególnie, że przecież PiS gra na to, żeby zdobyć albo samodzielną większość, albo przynajmniej w koalicji z Konfederacją, aby to była większość wystarczająca. Na dzień dzisiejszy to wcale nie jest oczywiste, że PiS z Konfederacją utworzy większość. Po pierwsze, sama Konfederacja wcale nie jest aż taka chętna do tworzenia koalicji z PiS-em, bo jednak są tam politycy, którzy wiedzą doskonale, że na tym PiS-ie da się właśnie pożywić, a niekoniecznie w nim wchodzić w koalicję, co raczej byłoby przeciwskuteczne. Więc ta koalicja wcale nie jest taka oczywista. Po drugie, wcale nie jest powiedziane, że tych głosów musi wystarczyć. Więc ja myślę, że no, tutaj w PiS-ie jest taka strategia, że strategia na Tuska. Poczekajmy, nawet jak to miałoby oznaczać, nie wiem, 4 czy 6 lat, czy być może do 8, poczekajmy, w końcu ta władza po prostu się wypali. Najważniejsze to tylko... Dokładnie tak, no poczekać aż tą Wisłą, te po prostu zwłoki spłyną, prędzej czy później, tylko kwestia tempa, kiedy ta Wisła przyspiesza, kiedy tam na chwilę się zatrzyma, jak nad jakimś ale tam... Ale Paweł, może to jest skuteczne. No ale generalnie... Ale to, o co wchodzi w tej polityce, chodzi po prostu o to, żeby nie było żadnej realnej konkurencji, żeby trzeba przypilnować, żeby ta Konfederacja faktycznie nie otworzyła się na jakieś inne nurty, nie miała jakiegoś innego pomysłu. No i prędzej czy później ci wyborcy po prostu Platformy się zmobilizują. No przecież już widzieliśmy podczas tych ostatnich wyborów, że ta mobilizacja tych wyborców platformerskiej, ona nie była aż tak silna jak 15 października. No, czyli generalnie jesteśmy na prostej ścieżce do tego, żeby tą władzę odzyskać. No i tutaj moim zdaniem największe ryzyko, które się pojawia, no to ono polega na tym, że
tutaj PiS liczy, że wszystko będzie w takim modelu status quo, a tymczasem przecież polska polityka co jakiś czas przynosi jednak nowe podmioty, które nawet jeżeli nie są trwałe, to w krótkim okresie przynoszą jednak pewne zmiany. No, podkreślmy, nie byłoby sukcesu Andrzeja Dudy w 2015 roku, niezależnie od tego, jak słabą kampanię miałby Bronisław Komorowski, gdyby nie Paweł Kukiz. Nie byłoby sukcesu Donalda Tuska, gdyby nie Szymon Hołownia. Więc moim zdaniem, jeżeli tutaj PiS dalej będzie miał ofertę tylko dla swojego najtwardszego elektoratu, a Platforma nie będzie atrakcyjna ze swoimi koalicjantami, co silniej zjadanymi przez Platformę, nie będzie atrakcyjna dla ludzi, którzy nie są elementem tego plemienia silnych razem, no to będziemy mieli do czynienia z, moim zdaniem, z takim okienkiem możliwości, być może, w które wskoczy polityk, którego dzisiaj jeszcze nikt, o którym dzisiaj jeszcze nikt nie rozmawia, bo przecież co każde wybory taka osoba się pojawia. Więc ja uważam, że tutaj PiS na dzisiaj jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy, że być może największe zagrożenie przychodzi w ogóle z boku, które jeszcze nie jest w ogóle zdefiniowane, nikt go nie widzi, ale wtedy, kiedy ono się pojawi, może się okazać bardzo groźne. I być może to będzie przyszły koalicjant PiS-u, jak w przypadku, nie wiem, niedoszłego Pawła Kukiza, który w końcu znalazł się w sojuszu z PiS-em, ale niekoniecznie. Być może to będzie ktoś, kto będzie zupełnie miał inny pomysł, inną strategię, a to będzie oznaczało dla PiS-u po prostu przedłużenie okresu bycia w opozycji i to będzie oznaczało, że jak Jarosław Kaczyński już za swojego politycznego życia do władzy nie wróci. Panie redaktorze, tak, ostatnia kwestia. Jak pan patrzy na tę właśnie kwestię pokoleniową? Ja bym przypomniał to stare powiedzenie o generałach, którzy wiedzą zawsze, jak wygrać poprzednią wojnę. I niewątpliwie na Nowogrodzkiej siedzą tacy generałowie, którzy myślą tak, z prezydentem to jeszcze mamy czas do, powiedzmy, października, listopada. No bo a kandydatura Andrzeja Dudy też żeśmy ogłosili na pół roku przed wyborami, prawda, i zażarł. Ale rzeczywiście, to była nieco inna sytuacja wtedy, to była poprzednia wojna. No, PiS wtedy rządził, Paweł Kukiz rzeczywiście był niezbędnym elementem czy tego sukcesu, a raczej nawet nie tyle sam Paweł Kukiz, co błędna decyzja strategów Komorowskiego, którzy uznali, że odblokują w mediach Kukiza, prawda, wpuszczą go do TVN-u, żeby tego, ponieważ on będzie rozbijał elektorat niezadowolony, a zadowolony zagłosuje na Komorowskiego kompletnie. To nie zrozumieli jakby na czym gra polegała. Więc to się nie musi wcale powtórzyć drugi raz. No i o ile polski system polityczny jest zabetonowany, jeśli chodzi o próby stworzenia nowej partii, to się rzeczywiście rzadko udaje i nie na długo się udaje, to tu mamy teraz za rok wybory prezydenckie. Tu się może pojawić po prostu ktoś znienacka, no właśnie tak jak się pojawił Kukiz. Znaczy może nie ktoś zupełnie nieznany, ale ktoś z polityką niekojarzony może w to wejść. Jeżeli zyska dobre zaplecze, pieniądze, które się zawsze znajdą w takiej sytuacji, jak inwestycja obiecuje zwrot, to może naprawdę mocno namieszać. I myślę, że tutaj nie ma żadnego przygotowania ze strony Prawa i Sprawiedliwości na taki wariant. Jest przyzwyczajenie. No przyzwyczajenie, rzeczywiście polski system polityczny jest taki dziwny, bo zawsze na zachodzie to, jak mówię, się wchodzi się od skraju i się idzie do centrum. A u nas się jak spadochronia, że wskakują ci kolejni ludzie w centrum. I to tak działa trochę nasza scena, ponieważ jak taka w Wesołym Miasteczku jest taka platforma, prawda, co się kręci i nie można ustać na środku, tylko zawsze człowieka zrzuca gdzieś do brzegu i wszyscy mają dużo śmiechu, że próbują ustać na środku, a ich zrzuca. I to dokładnie tak działa polska scena polityczna. Jednych na lewo jak Palikota i Petru, drugich na prawo jak Kukiza, ale rzeczywiście nikt w tym centrum długo ustać nie może. I tym się kieruje PiS w swoim myśleniu. Czyli jeszcze tutaj przypomnę jedno bardzo ważne, brzemienne w skutki zdarzenie dla polskiej sceny politycznej, jak w pierwszym przemówieniu pani Ewa Kopacz, namówiona podobno przez Michała Kamińskiego, który jej obiecywał efekt papieża Franciszka i tam jakieś takie ułożył pomysły w uszy. Ona, przypomnę, wystąpiła z takim apelem, żeby sobie Jarosław Kaczyński z Donaldem Tuskiem podali ręce. I ku zaskoczeniu całej Polski oni wyszli, podali sobie ręce. Pamiętacie to państwo już? Jak poleciały na zbitą, przepraszam, sondaże i PiS-u i Platformy natychmiast, to po dwóch tygodniach pani Kopacz wyciągnęła jakąś starą fałszywkę Urbana, uderzyła w Kaczyńskiego w przeciwieństwo. Kaczyński się odwinął i wróciło znowu bęzwuja w czoło, prawda, i wróciło do polaryzacji. Więc po obu stronach, myślę, ta lekcja jest dobrze pamiętana. I PiS może zawsze liczyć na Platformę, że Platforma mu swoimi atakami i prześladowaniami pomoże, żeby nie stracił na przykład na rzecz Konfederacji czy jakiegoś nowego kandydata prezydenckiego
swojego żelaznego elektoratu. No i PiS też parę razy Platformie pomógł. No co tuż przecież wymiana prezydenta Trzaskowskiego z pani Kidawy-Błońskiej w czasie pandemii COVID-u, czy w poprzednich wyborach, to podanie tratwy Tuskowi, która się okazała trochę za dobra, ale zdaje się, że była celowo jednak podana, czyli ta komisja do spraw rosyjskich, która odbudowała, jakby pozwoliła mu całą tę manifestację zrobić wielką, wpływów rosyjskich, przepraszam. Także tu jeszcze jest ten jeden element, że te partie liczą zawsze na to, że Polacy już mają tak silnie wdrukowany ten duopol, że on zawsze przetrwa. Ktoś tam może wyskoczyć na chwilę, zaburzyć rzeczywistość, ale tak jak jest od tylu lat, na PiS zawsze głosuje 70 czy ponad 70% Polaków, znaczy na takiej konstrukcji teoretycznej, prawda, jaką jest razem PO i PO i PiS, więc to jest, wydaje mi się, że to przyzwyczajenie jest bardzo silne i ono nie pozwala na żadną bardziej elastyczną czy bardziej przebiegłą politykę po obu stronach. Ja nie pamiętam, prawdę mówiąc, tego podania ręki, ale pewnie byłem za młody, ale prawdę mówiąc, no wierzę, że tak było i że tak się skończyło. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Naszym gościem był Rafał Ziemkiewicz, publicysta Tygodnika do Rzeczy i YouTuber. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzięki, Pawle. Dzięki. Zachęcam do wspierania Klubu Jagiellońskiego na wszelkie możliwe sposoby, również finansowo w zakładce wesprzyjcie nas na stronie internetowej. Zachęcam do czytania naszych tekstów, do śledzenia nas w mediach społecznościowych. A w Klubu Tygodniku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.